Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Dziś uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej Kościół podaje nam do medytacji fragment Ewangelii Janowej opowiadający o pierwszym cudzie, jaki Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej na prośbę swojej matki. Maryja jest matką nie tylko dlatego, że wydała na świat Syna Bożego. Matką lub ojcem można być nie tylko dlatego, że przekazało się dziecku życie biologiczne. Ten zaszczytny tytuł przysługuje każdemu, kto daje i troszczy się o życie innych. Świętą Teresę z Kalkuty także nazywamy matką, dlatego że przywracała godność ludzkiemu życiu, dlatego że troszczyła się o potrzeby innych. Matka Teresa wzorowała się na Maryi i Jezusie. Od nich uczyła się wrażliwości na potrzeby i cierpienia braci i sióstr. Nie mają już wina, mówi Matka Jezusa. Wyraża w ten sposób troskę nie o zapewnienie alkoholu na biesiadnym stole, ale w słowie wino mieści się istota ludzkiego szczęścia i błogosławieństwa. Maryja dostrzega potrzeby ludzi i wie, jak im zaradzić. Zwraca się do Jezusa. Jemu powierza tę sytuację, bo wie, że Jezus może wszystko zmienić w naszym życiu. Wie, że tylko On może nasze ludzkie, zakręcone i poplątane życie wyprostować i naprawić. Maryja jest naszą matką, bo troszczy się o nas. Jest matką każdego z nas, ponieważ dostrzega nasze potrzeby i powierza je swojemu boskiemu Synowi. Nie bójmy się zwracać do Maryi w naszej niedoli. Pozwólmy się jej prowadzić do Jezusa. U Niego jest nasze życie i nasze szczęście.